Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś polecane zestawy na styczeń 2022. Przepraszam Was, że tak długo to trwało. Ale liczyłem na to, iż będzie lepsza dostępność produktów. Tak się niestety nie wydarzyło. Cały czas są problemy z dostępnością procesorów, zwłaszcza AMD, rzecz jasna, kart graficznych no i oczywiście z ich cenami. Brakuje płyt głównych niektórych i brakuje też pamięci RAM DDR4. Znaczy one są dostępne, ale te ciekawsze modele się po prostu wyprzedały. Tak czy inaczej stwierdziłem, że czekać dłużej nie ma sensu. No i też poskutkowało to tym, że jak widzicie mamy tylko dwie propozycje zestawów opartych o procesory AMD. Bo uznałem, że nie ma sensu łączyć na przykład karty graficznej RTX 2060 czy też RX 6600 z drogim dość procesorem 5600X, a ponieważ nie mamy dostępnych Ryzenu 5600, no to sobie taką propozycję opuściłem, bo lepiej pójść w kierunku Intela, który będzie tańszy i będzie on lepszym, właśnie połączeniem z takimi kartami graficznymi. Ok, zaczynamy. Pierwszy zestaw oparty o podstawki AMD. Dla osób, które nie planują kupować karty graficznej ze względu na ich wysokie ceny, chcą przeczekać, dlatego też procesor Ryzen 5600 g z wbudowanym układem graficznym Vega. Tutaj tylko dodam, że w bardziej wymagające tytuły nie ma celu liczyć na ustawienia lepsze jak niskie. W gry sportowe, spokojnie, oczywiście, sobie możecie całkiem komfortowo na takim procku pograć. Dorzucę tutaj ferę 5, żeby ten procesor dobrze schodzić, mimo że jest to wersja box, także jest dołączone chłodzenie w komplecie. Także tej fery kupować nie musicie, ale moim zdaniem będzie i ciszej i chłodniej. Do tego płytka B450A Pro Max w dobrej cenie 319 zł. Zasilacz 500W yy, pamięci, właśnie pamięci tutaj wcześniej były 3600 MHz, też króciale, ale ich już niestety nie ma. Były też przez chwilę dostępne fajne Patrioty 3600 MHz, też się wyprzedały. Stąd też yy, takie, a nie inne memki w tym zestawieniu. Ok, drugi zestaw za 8600 prawie 600 zł z Ryzenem 5600X i rx 6700XT. Jest to akurat wersja od MSI, czy też MSI jak to woli. Mac 2 razy OC. Niestety nie są to karty ciche, i gdybyście chcieli model cichszy, chłodniejszy, no to trzeba będzie dopłacić parę stówek do już niemałej kwoty, czyli 4900 zł. Do tego płytka B550 Aorus Elite V2. Bardzo fajna MOBA, spokojnie na nim możecie posadzić sobie tutaj nawet raz 5800X. Do tego procesora wprawdzie można też dorzucić jeszcze mocniejszą kartę, jaką jest, znaczy dostępną w chwili obecnej kartę, jaką jest 6800, Eric 6800. Nie powinno być problemu, zwłaszcza jeżeli nie gracie w 1080p i nie są to gry leżące typowo na procesorze. Eee, ok, yy, i teraz tak, przechodzimy do Inteli, no bo AMD na tym już zakończyliśmy. Pierwszy zestawik za około 3800 zł z Intelem i 3 10400F. Dość budżetowy, karta graficzna GTX 1650 bez dopisku super, która kosztuje niebegatela ponad 1900 zł. Jedyna z sensownych dostępna w tym momencie w sklepie XCOM. Tutaj no, w 1080p na ustawienia średnie, nawet czasami wysokie, w zależności od gier, znaczy w jakiej gracie, będziecie mogli sobie pozwolić. Też pamiątki 3200 MHz. Nie będę tłumaczył dlaczego. Mówiłem to w omawianiu jednego z zestawów. Opartych o podstawki AMD. No i płytka B560, żeby właśnie można wyżej pocisnąć te pamięci jak 2666 MHz, bo przypomnę, na płytach B460 jest to niemożliwe. Stąd też taki, a nie inny wybór. Drugi zestaw, już za ponad 5000 zł, prawie 5,5, z mocniejszym procesorem Intel 10400F. Też płytka B560, ale trochę inna, MSI B560 A Pro. Bardzo fajny mobas, to jest spokojnie, też można posadzić nawet sobie później mocniejszego procka. Nie ma najmniejszego problemu. Chłodzenie do tego procesora tutaj oczywiście można użyć boksowego, ale będzie głośno i będzie ciepło, zwłaszcza jak zajmiecie wszystkie limity na procesorze. Dlatego też Spartan 4 100 mm w zupełności wystarczy. Pamięci te same co w poprzednim zestawie. Troszeczkę lepsza obudowa, czyli mamy dopisek V do, tej, do tego Ventum, a to oznacza większą ilość, wentylator, większą ilość wentylatorów, czyli trzy na przodzie i jeden wentylator na tyle. I zasilacz też trochę mocniejszy 600W vrl 3 Ocelentu PC. No i RTX 2060 kosztujący prawie 3100 zł. To jest najtańszy, jaki mi się uda, jakiego udało mi się znaleźć w Xcomie. Także ceny, jak widać, kart graficznych niestety cały czas rosną i prawdopodobnie będzie miało to miejsce do co najmniej połowy tego roku. Nie, tutaj wiele się niestety nie zmieni. Kolejny zestaw też za 5400 zł, około 5400 zł. Identyczne podzespoły jak poprzednio, ale mamy inną kartę graficzną, mianowicie jest to Radeon RX 6600 od PowerColor. Wersja Fighter, 8 GB, oczywiście w tej samej dokładnie cenie co RTX 2060. Na RTX-ie tutaj przewaga RTX-a jest taka, że będzie troszeczkę działał lepiej Ray tracing. No i macie DLSS, który w tej wydajności z ray tracingiem Wam pomoże. 5900 zł, też 10400F, ale karta już z dopiskiem XT, dokładnie MSI i MAC. Ponawiam to, co mówiłem wcześniej: jeżeli wybieracie tą kartę, to musicie liczyć się z tym, że nie będzie cicho. I gdybyście chcieli lepszy, znaczy cichszy model, to będziecie musieli niestety niego dopłacić. Pozostałe, że tak powiem, podzespoły są praktycznie identyczne jak w poprzedniej propozycji: 6300 zł, nawet troszeczkę mniej. E, tutaj mamy już RTX 3060, czyli też te same podzespoły co poprzednio, ale RTX 3060. No tutaj karta już naprawdę e, bez problemu poradzi sobie w 1080p z ray tracingiem. Zwłaszcza przy włączonym DLSS, teraz przypominam, że macie DLSS 2.3, e, czy też wersję 2.3, która jest poprawiona względem poprzednika. Także warto sobie to sprawdzić. Ok, kolejny zestaw już z, z Intelem 12. generacji, 12400F. I tutaj mamy no i płytkę B660, nie 560, B660, akurat Asus Prime w wersji Micro ATX za 729 zł. Można kupić tańszego MOBASa, jak najbardziej. Jeżeli Wam się uda, jeżeli będzie on dostępny, to możecie spokojnie brać wersję tańszą, bo ten procek no, nie potrzebuje jakiejś super sekcji zasilania i w zupełności nawet słabsza sekcja, słabszy MOBAS sobie z tym poradzi. Pamięci, jakie tutaj wrzuciłem, to już ich szukam też, znaczy, yy, no, bo jest to płyta DDR4, co jest istotne. DDR5 są raz, że ciężko dostępne, a dwa, że są cholernie drogie. Też te same pamięci co w poprzednich zestawach. Nie 3600, ponieważ no niestety nie są one dostępne. Przynajmniej nie są jakieś fajne modele tych pamięci dostępne. Fera 5 też aż przerozformy na treścią dla tego procesora, ale będzie na pewno chłodno, będzie na pewno cicho. Więc te 125 zł można spokojnie tutaj odżałować, że tak się wyrażę. Zasilacz 700W Verol 3 No i karta graficzna z dopiskiem Ti, czyli RTX 3060 Ti. Jest to KFA2 one click OC ten OC to żeby was tutaj nie zmyliło jest to za 15 MHz na rdzeniu GPU także jest to bardziej chwyt marketingowy niż cokolwiek innego. zestawik tutaj spokojnie poradzi sobie nawet w rozdzielczości 1440p bez najmniejszych problemów i można spokojnie bardzo komfortowo sobie w tej rozdzielczości na nim pograć. Kolejny zestaw za 8800 zł i z Intelem 12600KF, czyli takim, który możemy już podkręcać, aczkolwiek na niektórych płytach, jak pewnie słyszeliście, widzieliście, ale tylko na razie Asusa, można podkręcać procesory bez dopisku K. Ciekawostka, być może taki film dla Was zrobię. Mamy lepszy zasilacz, bo już w pełni modularny teraz. Dwa, że certyfikat 80 plus Gold, nie brąz. Pięcioletnia gwarancja. E, przetwórca DCDC DC i e, japońskie kondensatory mamy lepsze pamięci. Bo Patrioty 4133 MHz, tak aby można było wyżej je pocisnąć. Płytkę Z690, gdybyście chcieli ewentualnie ten procesor podkręcać, jest taka możliwość. Ta płyta sobie spokojnie z tym poradzi. E, też płytka DDR4, co istotne, żeby nie pchać się w DDR5, bo na chwilę obecną nie ma to sensu. E, I Radeon RX6700XT, dokładnie ten sam co w tym zestawie ZMD. No i też mamy lepszą obudowę, większą, lepiej wentylowaną, przestronniejszą Regnum RG6V-TG. Moim zdaniem za 300 jest to jeden z fajniejszych wyborów, jeżeli chodzi o obudowy komputerowe. OK, jedziemy dalej. Za 9200 zł, również z Interem 12600K. Ale mamy tutaj inną kartę graficzną, mocniejszą kartę graficzną RTX 3070, też OneClick OC od KFA2. OK. Pozostałe pozyspoły są dokładnie takie same jak poprzednio. Wyjątek tylko stanowi karta graficzna. Dalej. Zestaw za 12300 zł. Z 12700K, czyli i 7 no Mamy więcej rdzeni więcej wątków. Chłodzenie też AIO, żeby ten procesor schłodzić. Jest to 280 mm, także bez OC w zupełności sobie poradzi. A w dobry, przy dobrych wiatrach i po OC też problemu nie będzie. Mocniejszy zasilacz Corsair TX850M modularny, semi-modularny, no ale przytwierdzony mamy tylko te kable, które są zawsze potrzebne, czyli 24 pin i 8 piny PS. Mamy większy dysk SSD Samsung 1TB 980, to jest PCIe Express 3.0. Moim zdaniem do PCIe Express 40 nie ma sensu dopłacać sporej ilości pieniędzy, bo w normalnym użytkowaniu różnicy nie poczujecie. Lepsza też jest troszeczkę płyta Asus Prime Z690P Wi-Fi. Także macie wbudowane Wi-Fi 6E, które może Wam się przydać. Wiem, że niektórzy z Was czegoś takiego potrzebują. Całkiem sensownie wyposażony panel wyjść z tyłu, także powinno w większości przypadków tutaj Wam wszystkich złączy wystarczyć. Płytka też z tym procesorem sobie poradzi bez najmniejszych problemów. co tu jeszcze mamy? Pozostałe podzwoły te same, czyli też pamięci Patriota, 16 GB, 4133 MHz. A, karta graficzna RX 6800, a mówiłem o karcie graficznej w poprzednim zestawie? Mówiłem, dobrze, OK, eee, także teraz przechodzimy do ostatniej propozycji za ponad 13 tysięcy złotych. Eee, Podzespoły są dokładnie takie same jak poprzednio, ale mamy RTX 3080, który kosztuje prawie, nie prawie 7600 zł. Wersja oczywiście LHR, także nie dla tych, którzy chcą kopać. Ostatnie sztuki, proszę bardzo, także też mimo tak wysokiej ceny, jak widzicie, te karty się sprzedają, natomiast bardzo fajny model, Supreme, cichy, chłodny, też fajnie wyglądający, jeżeli dla kogoś to ma znaczenie, także karciocha no, na full wypasie tutaj już nawet można sobie pozwolić, tak samo jak zresztą w przypadku tego 6800. RX -a na granie w 4K. Jak akurat sprawdzałem ostatnio RX 6800 i w 4K spokojnie sobie można pograć. Może nie wszystkie gry wymaksowane, detale, ale wiele tytułów naprawdę na najwyższych ustawieniach można sobie komfortowo bardzo pograć. Także tak wygląda moja propozycja zestawów na styczeń. Nie ma tego, jak widzicie, zbyt dużo, ale wszystko przez to, że problem z dostępnością podzespołów. Jak mówiłem wcześniej, na początku niestety nie, miał, nie ma na co liczyć, żeby do połowy tego roku cokolwiek się zmieniło na lepsze. Oby po połowie tego roku było i lepiej z dostępnością i z cenami. To się okaże, o tym się przekonamy. Postaram się zrobić z propozycję na luty jak najszybciej, oczywiście pod warunkiem, że będę miał z czego to robić, bo jak widzicie teraz, no naprawdę jest kiepsko. A jeszcze dodam jedną rzecz, że gdybyście na przykład to chcieli, jeżeli chodzi o zestawy oparte o, o, o procesory AMD, Gdybyście chcieli, powiedzmy jakiegoś 6800, ewentualnie, to jak mówię, można połączyć go z tym 5600X. Gdybyście grali w rozdzielczości wyższej jak 1080p, i nie w gry procesorowe, ale gdyby była to rozdzielczość 1080p, i gry procesorowe, wtedy można kupić za około 1800 zł rezy na 5800X. A też RX 6800 pod Full HD nie jest złym wyborem, jeżeli macie monitor z wysokim odświeżaniem i chcielibyście wykorzystać jego pełen potencjał, żeby tych FPS-ów było jak najwięcej. Moi drodzy. Na dzisiaj tyle, także krótko, no ale jak widzicie, sami nie ma zbytnio o czym tutaj dużo rozmawiać. Będą uzupełnione też, uaktualnione też laptopy, propozycje laptopów do gier. Nie wiem czy założyliście w zeszłym miesiącu, one już się pojawiły, także będą one uaktualnione jeszcze dokładnie. Nie wiem kiedy, ale z pewnością w najbliższym czasie. Także gdybyście chcieli pójść w stronę laptopa, to też nie jest zły pomysł, bo one są dużo tańsze. Być może nie jest taka sama wydajność jak względem desktopa, ale z pewnością pograć sobie będzie można bardzo fajnie. Za sporo mniejsze pieniądze. Także macie rozpiętość laptopów od 3500 do ponad 8000 zł. Ok, trzymajcie się, ciepło, pozdrawiam.